To już postanowione. Nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne powstanie w Kielcach przy ulicy Malików. O fakcie poinformowano podczas spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele Vive Group, głównego najemcy centrum, i Panattoni Europe, wiodącego dewelopera na rynku nieruchomości przemysłowych na świecie. W ocenie prezydenta Wojciecha Lubawskiego realizacja Panattoni Park Kielce, czyli tak dużej i prestiżowej inwestycji, przyniesie dla miasta wiele korzyści. Przede wszystkim będzie tworzyć nowe miejsca pracy, będzie przynosić pieniądze podatkowe i każde inne, więc jesteśmy zainteresowani i tutaj oczywiście to wszystko musi być zgodnie z prawem, musi być zgodnie z pewną logiką, bo jakiekolwiek błędy to by tylko wydłużały ten proces. Każdemu inwestorowi zależy na czasie realizacji i tutaj poza oczywiście zdobyciem gruntów, bo to jest, ale to już jest po stronie inwestora, to bardzo ważną rzeczą są procedury wszystkie takie administracyjne, czyli możliwość wybudowania, czyli warunki zabudowy, czyli na przykład dobre skomunikowanie. To wszystko musi się opierać o decyzje administracyjne. I tutaj z naszej strony, no jak trzeba będzie przez 24 godziny pracować, to będziemy pracować przez 24 godziny, żeby dać satysfakcję zarówno inwestorowi, jak i użytkownikowi, czyli firmie Vive, bo to jest przedsięwzięcie, które, no mówię, jest trudne do przecenienia. O współpracy Vive Group z firmą Panattoni Europe zdecydowało wiele elementów. Wśród nich przede wszystkim doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć i względy bezpieczeństwa, w tym pożarowego. Firma Panattoni jest lidera w tym sprawie. 70% rynku mają, są bardzo sprawne i skuteczne i nasze leży też na oddanie budynek na czasu. Bo chcemy bardzo sierpień, wrzesień startować następny rok i wierzymy, Panattoni będzie gotowy w tym czasie i wszystko będzie jak należy. Plus oczywiście jakość budowy też jest bardzo ważna i oni mają wiele doświadczenia. My mieliśmy wiele wymóg, bo u nas ryzyko pożaru nasze towaru chociaż jest wysoko, że chcieliśmy zabezpieczyć ten budynek na najwyższej klasie i Panattoni też miał systemy, kto to oczywiście gwarantowali. W ocenie przedstawicieli Panattoni Europe lokalizacja centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Kielcach niesie za sobą ogromny potencjał związany przede wszystkim z aktywizacją lokalnego rynku pracy. Ta decyzja nie była oczywiście tylko podyktowana obecnością i jakby potrzebami firmy Vive, która jest naszym największym najemcą na chwilę obecną, ale biorąc pod uwagę nasze plany rozwojowe w tej lokalizacji, liczymy na to, że park, który stworzymy, tak jak mówiłam, w pierwszym etapie 45 tysięcy, ale rozwinie się również do 80-100 tysięcy. I wtedy oczywiście będziemy mieli miejsce dla kolejnych najemców. Część obiektu zostanie przeznaczona do obsługi logistyki grupy Vive. Pozostała powierzchnia przewidziana jest do realizacji usług z zakresu logistyki kontraktowej świadczonej dla klientów zewnętrznych. Położenie Kielc, jeśli chodzi o umiejscowienie komunikacyjne w aspekcie sieci drogowej, terminali multimodalnych oraz przede wszystkim rynków zbytu, czyli aglomeracji warszawskiej, aglomeracji śląskiej i Krakowa, w powiązaniu z zasobami ludzkimi, które są tutaj dostępne, czynią to miejsce bardzo interesującym dla inwestycji, a więc rynkiem wschodzącym, jeśli chodzi o operacje logistyczne. Klienci, którzy chcieliby przyszłościowo i długoterminowo rozwiązać kwestie swoich operacji logistycznych, powinni się z pewnością zainteresować tym regionem ze względu właśnie na stronę zasobową i dostępności tych zasobów przez następne lata. Dzisiaj inwestycja logistyczna w Kielcach, w logistykę magazynową jest bardzo perspektywiczna i stanowi trwały fundament dla rozwoju i dla zaspokajania potrzeb klienta końcowego. Inwestycja pochłonie kilkadziesiąt milionów euro i ma być zakończona w przyszłym roku. Obiekt dla grupy Vive jest jednym z dwóch planowanych budynków w ramach nowo powstającej inwestycji Panattoni Park Kielce.